Witam Was serdecznie. Dzisiaj mam dla Was przepis na tartę z borówkami. Składniki jak zawsze znajdziecie w opisie. Zaczynamy od przygotowania ciasta kruchego, mąkę, cukier, masło oraz szczyptę soli dajemy do malaksera i wyrabiamy ciasto. Wyrobione ciasto wkładamy na chwilę do lodówki. Schłodzonym ciastem wykładamy teraz formę. Nakłuwamy widelcem i w temperaturze 180 stopni podpiekamy przez 10 minut. W tym czasie do miski przekładamy twaróg. Dodajemy cukier, jajko, pół opakowania budyniu waniliowego oraz śmietankę. Szczyptę soli i wszystko dokładnie mieszamy. Masę wylewamy na podpieczone ciasto. Na górę wykładamy borówki, ja mam tutaj mrożone. Całość pieczemy przez około 30 minut.